pan Roman Borecki. Proszę Państwa, słuchałem wypowiedzi przedstawicieli ministerstw i proszę Państwa, to co przed chwileczką moi przedmówcy mówili. Ja może najpierw się przedstawię, żeby współuczestnicy dyskusji widzieli, czy mam jakiekolwiek kompetencje do wypowiedzi. Jestem inżynierem energetykiem z wykształcenia, mam 25 lat pracy na Politechnice Częstochowskiej, zarządzanie kilkoma spółkami kapitałowymi oraz realizację kilku projektów wdrożeniowych dotyczących m.in. energetycznego przetwarzania paliw alternatywnych i odpadów oraz przede wszystkim procesów zgazowania, między innymi wdrożenie kilku technologii dotyczących właśnie zgazowania i odpadów i paliw alternatywnych. Na początku od razu wypowiedzi powiem, że ja nie jestem przeciwko restrukturyzacji, ale jestem przeciwko likwidacji, bo to są dwa oddzielne pojęcia. Odniosę się do wypowiedzi ministerstwa. Proszę Państwa, oczywiście tę wypowiedź, którą pan minister odczytał, czy tam pan dyrektor odczytał, już na podstawie założenia jest błędna, wynikająca z tego, że przyjęto do całego projektu restrukturyzacji sektora, przyjęto błędne założenia, o których już mówił pan dr Dalkowski i pan Wojciech. Mówili o bzdurze i kłamstwie tej klimatycznej. Ja króciutko ten temat powiem tylko tyle, że nie zachodzi wymiana gazowa między atmosferą ziemską a kosmosem. W atmosferze ziemskiej jest 0,03% dwutlenku węgla. W związku z tym proszę sobie pomnożyć to przez ten wskaźnik 0,5, który Unia Europejska chce osiągnąć, jakie to są wartości, czy to przypadkiem nie przekracza tak zwanego błędu pomiarowego przyrządu, w którym dokonuje pomiarów, oraz jest 78,8% azotu, który jest gazem w stratosferze zamienianym poprzez promienie kosmiczne na węgiel C14, który jest pochłaniany przez rośliny i deponowany w ziemi. To głównie z tego procesu odkładany jest węgiel poprzez fotosyntezę w zasobach ziemskich. W związku z tym te wskaźniki, te procenty, które zwolennicy antropogenicznego wpływu na ocieplenie klimatu przedstawiają, są po prostu założenia błędne. Po prostu one, co mówię, na poziomie błędu pomiarowego wszelkiego rodzaju przyrządów pomiarowych dotyczących tego. W związku z tym nie ma podstaw teoretycznych do stwierdzenia, że człowiek ma jakikolwiek wpływ na ocieplenie klimatu. To jest jedno założenie. Następna sprawa, jeśli dotycząca węgla. Proszę Państwa, węgiel jest takim samym paliwem jak rosyjski gaz. Jeśli ktoś nie wierzy, to proszę zobaczyć na okopcone garnki na kuchence gazowej. W związku z tym ja absolutnie zgadzam się ze szkodliwością spalania paliw kopalnych na zjawisko tak zwanego smogu, ale to nie jest sprawa paliwa, tylko sprawa procesu spalania i od procesu wykorzystania energetycznego tego paliwa. Tak samo źle potrafimy spalać węgiel, jak i potrafimy źle spalać ropę naftową i gaz ziemny potrafimy źle spalać, który będzie powodował smog. Natomiast dobrze prowadzony proces spalania i wykorzystania energetycznego węgla jest takim samym procesem jak spalanie rosyjskiego gazu, także tutaj nie ma żadnej różnicy. To jest sprawa tych zagadnień dotyczących błędnych założeń w restrukturyzacji całego systemu energetycznego w Polsce. Drugą sprawą dotyczącą tego, co mówi pan Krzysztof Tytko. Proszę Państwa, w marcu 2017 roku, jeszcze przed oddaniem kopalni Krupińskiej do RSK, odbyłem spotkanie z panem ministrem Tchórzewskim, który oczywiście przekazałem mu pełne informacje, które uzyskaliśmy w OKOPZN odnośnie właśnie inżynierów firmy niemieckiej, która już robi inwentaryzację w chodnikach kopalni Krupińskiej, o tej informacji, że już w zasadzie jest pewne, że niemiecka firma przejmie kopalnię Krupińską. Pan minister wtedy zarzekał się, że absolutnie jest to niemożliwe, że to jest niedopuszczalne, żeby kopalnia została przekazana w ręce obcego kapitału. No jak internet w tej chwili przekazuje pełną tezę, ja oczywiście mam tylko te informacje z internetu, bo nie mam oficjalnych danych, ale firma Bergbau już w zasadzie czuje się gospodarzem kopalni Krupińskiej i najbogatszego w Europie złoża węgla koksującego, którego nie opłacało się naszym spółkom węglowym eksploatować, natomiast no, opłaca się to eksploatować w firmie, która od no, prawie 10 lat zabiega, czy tam 8 lat zabiega o przejęcie tych złóż, najbogatszych złóż węgla kursującego w Europie. To jest sprawa, poruszyłem to sobie, by pokazać mechanizm działania potwierdzający te zdania, o których mówił pan Krzysztof Tytko, czy inni przedmówcy. Proszę państwa, co do samego węgla. Jak już wspomniałem, węgiel jest takim samym dobrym paliwem jak każde inne paliwo. Kwestia jest tylko technologii. W zeszłym roku, na wiosnę, pan premier odbył wizytę taką gospodarczą razem z zespołem doradców w Japonii i prowadzili rozmowy i oględziny dotyczące japońskiej technologii zgazowania, którą można by adaptować w polskich warunkach. No, minął rok, cisza do tej pory. Natomiast, proszę państwa, w polskich instytucjach badawczych, sam uczestniczyłem w kilku projektach badawczych dotyczących m.in. procesów energetycznego wykorzystania węgla i czystych technologii węglowych, w tym technologii zgazowania, są mocno zaawansowane, a już powiem na najwyższym stopniu dojrzałości technologicznej, technologie, które pozwoliłyby wykorzystać w sposób dopuszczony przez przepisy, nawet zakładając, że nie jesteśmy w stanie wyplątać się z tych układów, tych podpisanych konwencji międzynarodowych o ochronie klimatu i tak dalej, które podpisaliśmy, i obostrzeń, które Unia Europejska oraz te zawarte międzynarodowe porozumienia na nas narzucają, bylibyśmy w stanie doprowadzić do takiego poziomu emisji z technologii węglowej, które by pozwoliły na jego wykorzystanie. Technologia zgazowania węgla i uzyskania jego czystości na poziomie czystości gazu ziemnego, bo tak to można w skrócie omówić te przepisy, które mówią, pozwala na spalanie węgla w systemach ciepłowniczych bez żadnych obostrzeń, bez opłat emisyjnych, bez tego wszystkiego, prawda? W związku z tym istnieją technologie. Nasi naukowcy na spotkaniach, nawet w komisjach Rady Ministrów przedstawiają te technologie, tylko że u nas jest pewien problem decyzyjny. Niestety mam to również, jeśli chodzi o rozmowy z koncernami energetycznymi, że bardzo często w rozmowach dotyczących wdrażania technologii i tak dalej uczestniczą osoby, które mają w zasadzie niewielkie kompetencje. No, ostatnio spotkałem się, przez rok prawie prowadziliśmy rozmowy na temat małej energetyki rozproszonej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, w tym biomasy i odpadów lokalnych w tych małych źródłach, małych systemach rozproszonych. No i na końcu tego spotkania przedstawiciel dużego koncernu energetycznego w Polsce powiedział: no wie pan, ja się na tym nie znam, bo ja jestem z wykształcenia inżynierem rybactwa śródlądowego, prawda? W związku z tym również tutaj mamy pewną barierę związaną z tym, że obsadzanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, w resortach i tak dalej, które są decydujące w niektórych aspektach życia gospodarczego, są takie, jakie są po prostu. I zespołom naukowym i przemysłowym jest się trudno dobić do decyzji, a w bardzo wielu wypadkach zależy to od decyzji i na szczeblu centralnym, ale także na decyzji zespołów właśnie w spółkach energetycznych. To są wszystko spółki Skarbu Państwa. Pojedynczy, drobny przedsiębiorca gdzieś na prowincji nie jest w stanie wdrożyć procesu technologicznego, który decyduje o bezpieczeństwie energetycznym kraju. W związku z tym te decyzje muszą być podawane albo centralnie, albo muszą być podawane w spółkach Skarbu Państwa. W związku z tym no, zupełnie brak kompetencji, no może nie zupełnie, ale bardzo często brak kompetencji osób odpowiedzialnych w spółkach Skarbu Państwa za decyzje o programach rozwojowych, czy o programach badawczych, czy o wdrożeniach szczególnych technologii jest znikoma albo żadna. Również na szczeblu centralnym dziesiątki spotkań z naukowcami kończą się dziękuję państwu za udział w spotkaniu i zero dalszego biegu dotyczącego czy finansowania, czy wdrażania jakichkolwiek projektów. A proszę mi wierzyć, siedzę w tych zagadnieniach ze 30 lat, a może i więcej, jeśli chodzi o energetykę i o właśnie technologie związane z wykorzystaniem tych właśnie paliw alternatywnych, odpadów i tak dalej. Mamy w Polsce spore osiągnięcia i wiele różnych projektów, które są na różnym etapie. Niektóre są po prostu zarzucone, tak jak na przykład technologia zgazowania podziemnego węgla, mimo że efekty tego procesu były badane i opinia naukowców i nie tylko naszych krajowych jest bardzo pozytywna o stopniu zaawansowania tej technologii, ale również technologie zgazowania węgla brunatnego na ziemi. Jest projekt przedstawiony na posiedzeniu pewnego zespołu w Komitecie Politycznym Rady Ministrów odnośnie właśnie tej technologii, czyli budowy zamkniętego zakładu wytwarzania gazów, technologii naziemnych, technologii elektroodorowej, która właśnie pozwala na doprowadzenie gazu ze zgazowania węgla brunatnego do poziomu czystości węgla ziemnego i dalej jako w oddzielnym zakładzie już energetycznym, czyli elektrociepłowni, wykorzystanie czystego paliwa, bo ono uzyskuje na bramie gazu twórczej, dostaje już certyfikat, że nie jest odpadem, ani nie jest węglem kamiennym, tylko jest gazem o określonej czystości i wytwarzanie prądu, czy energii elektrycznej, czy ciepła już z czystego źródła energii. W związku z tym technologie są w Polsce badane, dostępne, natomiast nie dopuszczane są do wiadomości publicznej oraz do dalszego procedowania, dalszego finansowania itd. To jest tak samo jak z informacją dotyczącą odrębnego stanowiska wielu środowisk naukowych na świecie odnośnie antropogenicznego wpływu na ocieplenie klimatu. Prawda? No, preferuje się w środowiska masowych przekazów informacji o tym, że stanowisko Komisji Europejskiej, stanowisko pewnych środowisk jest takie, że to człowiek jest winny za ocieplenie klimatu. Natomiast wszyscy wiemy, że na świecie jest ogromny opór wielu środowisk naukowych przeciwko takiemu podejściu do procesów zachodzących w atmosferze ziemskiej. Na podsumowanie chciałbym jeszcze dodać, że oczywiście chciałbym zabrać głos, jeśli ta dyskusja się dalej rozwinie, ale powtarzam, nie jestem przeciwko restrukturyzacji czy tego, ponieważ górnictwo w takim stanie jest niemożliwe do dalszego funkcjonowania. Podkreślę tu jeszcze, że te wszystkie pieniądze, które są przekazywane na restrukturyzację, nie spadają z nieba. To są pieniądze nasze, z naszych podatków. One mogły być finansowane. Finansowany był rozwój w każdej innej dziedzinie, niekoniecznie na restrukturyzację lub zamykanie kopalń. Czyli my sami płacimy za to, żeby nas okradano z naszego dobra. W związku z tym na ten etap dziękuję za udzielenie głosu i chciałbym jeszcze w przyszłości w dyskusji głos zabrać. Dziękuję. Dziękuję również.